Cześć wszystkim. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, czym jest Symfony Messenger oraz jak możemy go wykorzystać, żeby spać spokojnie w nocy. Przejdźmy sobie szybko przez dzisiejszą agendę. Na samym początku opowiemy właśnie sobie, czym jest Symfony Messenger. Następnie omówimy sobie transporty i ich wady oraz zalety oraz porównamy sobie czasy tych transportów. Następnie przejdziemy do ponawiania, do sposobów ponawiania naszych wiadomości, które sfailowały. Później opowiem Wam o pułapkach long running processes w PHP, podam przykłady użycia i na końcu opowiem, jak my wdrażamy to rozwiązanie na produkcję. Na samym początku, krótko dla osób niezaznajomionych z tym komponentem, chciałbym wyjaśnić, czym jest Messenger. Jak już wspominałem, jest to komponent frameworku Symfony, który dodaje do naszej aplikacji MessageBusa. MessageBus posiada funkcjonalność wysyłania wiadomości, a następnie możemy obsłużyć ją natychmiastowo, czyli synchronicznie, lub wysłać ją na transport w celu późniejszej obsługi, czyli asynchronicznie. Zacznijmy od konsumowania synchronicznego. W tym przypadku na początku, korzystając z MessageBusa, dispatchujemy sobie naszą wiadomość metodą dispatch, do której jako parametr dodajemy nasz obiekt. Następnie event zostaje przekazany do MessageBusa, a MessageBus bezpośrednio deleguje już do handlera, który jest już jakaś nasza logika biznesowa, są już tam jakieś nasze procesy, więc to jest prosta sprawa. Jeśli chodzi o konsumowanie asynchroniczne, które tak naprawdę pokazuje potencjał Messengera, to początek jest identyczny. Dispatchujemy nasz event, który trafia do MessageBusa, jednak MessageBus nie deleguje bezpośrednio naszego eventu do handlera, jednak korzysta z jakiegoś pośrednika i tym pośrednikiem jest transport, który w tym przypadku jest RabbitMQ. Największą zaletą tego rozwiązania jest tak naprawdę możliwość skalowania naszych konsumerów. Chciałbym z Wami omówić zestaw czterech transportów. W dokumentacji oczywiście możecie znaleźć ich więcej, na przykład Amazon SQS albo Beanstalk, lub nawet stworzyć swój własny, jednak z tymi czterema mam doświadczenie produkcyjne i na nich dzisiaj chciałbym się skupić. Zacznijmy od in-memory. Tak naprawdę nazwa tego transportu w zasadzie wskazuje jego funkcjonalność. In-memory transport nie dostarcza nam wiadomości do handlerów, natomiast przechowuje je w pamięci RAM. Tak naprawdę jego głównym przeznaczeniem jest to, żeby móc testować funkcjonalność Messengera w testach na przykład unitowych albo funkcjonalnych. W tym przypadku za bardzo nie ma się co rozgadywać, warto jednak mieć świadomość jego istnienia podczas pracy z tym komponentem. Następnie jest Doctrine Transport, który tworzy nam tabelę Messenger Message, która w zasadzie symuluje nam kolejkę. Jest to chyba jedna z najwygodniejszy transport do rozpoczęcia naszej pracy z Messengerem, ponieważ w znacznej części projektów posiadamy już jakąś bazę, czy to MySQL-a, Postgresa, SQLite'a, więc nie jesteśmy zmuszeni do dokładania kolejnego klocka do naszej architektury, czyli na przykład Redisa lub Rabbita. Wystarczy, że z kompozera zainstalujemy paczkę i jesteśmy tak naprawdę gotowi do działania. Dodatkową zaletą jest prosty monitoring, w miarę prosty monitoring. Możemy sobie na przykład dodać jednym prostym zapytaniem count do dashboardu grafanowego liczbę wiadomości w kolejce lub zrobić to z poziomu jakiegoś klienta, data gripa i możemy w miarę prosto monitorować sobie te rozwiązania. Natomiast przechodząc do wad, które są w tym transporcie jednak dosyć znaczące, Doctrine jest powolny. W zasadzie zapytania nie są najszybszą rzeczą na świecie, więc, a tutaj wszystko w tym transporcie jest o nie oparte. W mojej prezentacji wszystkie czasy, które są podane, publikowania oraz konsumowania są na 100 tysiącach wiadomości. Jak widzimy tutaj, publikowanie to jest 4 minuty 30, natomiast konsumowanie już 18 minut 49 sekund, więc jest to znaczący problem. Chociaż nie tyle sam performance tego rozwiązania jest tutaj problemem, co brak możliwości skalowania workerów per transport. Przy moich testach, technicznie oczywiście jest to możliwe, możemy sobie odpalić dwa procesy i nawet działa to jako tako. Problem się zaczyna, kiedy zwiększamy liczbę tych naszych workerów. Ja przy testach miałem problemy już przy czterech konsumerach, gdzie po prostu jeden dodawał deadlocka i zachodzi tam właśnie taki problem. Podsumowując, jeśli macie aplikację na przykład do wysyłania 1000 SMS-ów, co jest w miarę małą liczbą dziennie, to najprostszym i najszybszym sposobem, aby rozpocząć właśnie pracę, jest transport Doctrine'a.
Jeśli jednak już w początkowych wymaganiach macie informację, że będziecie się mierzyli na przykład z dziesiątkami lub setkami tysięcy wiadomości, to tutaj i chcecie osiągać duży real-time, będziecie mieli jakieś piki w swoich rozwiązaniach, to tutaj zastanowiłbym się nad jakimś innym transportem. Następnie omówimy sobie kwestię RabbitMQ. W tym przypadku, korzystając z protokołu AMPQ, możemy uzyskać dużo lepszy performance dla produkowania oraz konsumowania wiadomości. Publikowanie jest już to około 4 sekund, do publikowania, konsumowanie 3 minuty 17 sekund, więc znacznie mniej. Później wam jeszcze też pokażę, jak to wygląda w porównaniu na wykresie z innymi transportami. Dodatkowo do naszej dyspozycji otrzymujemy, a to może jeszcze o tym, rozwiązanie transportu w Rabbicie daje nam łatwą możliwość skalowania naszych workerów. Możemy sobie po prostu odpalić dodatkowy proces, a ta funkcjonalność Rabbita zapewni nam to, że wiadomości zostaną dostarczone odpowiednio do kolejnych workerów, więc możemy bardzo sobie łatwo zeskalować nasze rozwiązanie. Dodatkowo mamy możliwość łatwego monitorowania, bo out of the box dostajemy Rabbit Management Plugin, gdzie możemy sobie podejrzeć nasze kolejki, liczby wiadomości, publikowanie, ile publikujemy oraz konsumujemy wiadomości na sekundę. Wadą nie tyle samej technologii Rabbita, co implementacji jej w Messengerze jest problem z delay stampami. Delay stamp jest czymś takim, że jeśli chcemy na przykład sobie wrzucić wiadomość na kolejkę i skonsumować ją na przykład za godzinę, to dodajemy do publikacji informację, po ilu milisekundach ma zostać skonsumowana ta wiadomość. W takim przypadku Messenger tworzy dla każdej wiadomości nową kolejkę z określonym TTL-em. Po opłynięciu tego TTL-a ta kolejka jest usuwana, a następnie wiadomość trafia do głównej kolejki, z której jest skonsumowana. Problem polega na tym, że jeśli mamy dużo takich wiadomości z delay stampami, no to tworzy się nam na przykład 20 tysięcy kolejek, co w naszym przypadku powodowało znaczny wzrost RAM-u na serwerze, gdzie mieliśmy Rabbita, a to bezpośrednio impaktowało na performance samego Rabbita. Z Rabbita MQ korzystamy tak naprawdę w większości naszych produkcyjnych rozwiązań, no bo jest to technologia też sprawdzona przez największych branżowych gigantów i daje nam wszystko, czego potrzebujemy, czyli szybkość, łatwość implementacji oraz przejrzystość rozwiązania. Ostatnim transportem, o którym chciałbym wam opowiedzieć, jest Redis. Przeważnie Redis kojarzy nam się z technologią cache'owania, jednak w wersji 5 został dodany nowy typ danych, streams, który pozwala nam niejako też symulować kolejkę. Wydajność jest bardzo zbliżona do Rabbita i również możemy skalować sobie swobodnie nasze konsumery. Największą jednak wadą dla mnie tego rozwiązania jest taki brak przejrzystości, który mamy w Rabbicie out of the box. Musimy po prostu znać, jak wyglądają komendy do streamsu, obserwować je poprzez CLI, jeśli nie mamy jakiegoś dodatkowego klienta do niego. Spoglądając na porównanie czasu publikowania oraz konsumowania 100 tysięcy wiadomości, od razu widzimy spory problem doktryna. Natomiast czasy dla Rabbita oraz Redisa są zbliżone, chociaż w obydwu kategoriach i tak prowadzi Rabbit. Więc podsumowując, jeśli spodziewacie się niewielkiej ilości wiadomości, zastanowiłbym się na początku z doktrynem. Jeśli jednak od razu wasze wymagania wskazują na dziesiątki lub setki tysięcy wiadomości każdego dnia, sugerowałbym tutaj użyć Rabbita, biorąc pod uwagę jego szybkość oraz przejrzystość monitoringu. Jednak musicie pamiętać, że ta decyzja wyboru transportu nie jest wyryta w kamieniu i tak naprawdę jego zmiana często wiąże się tylko ze zmianą jednej zmiennej środowiskowej. OK, więc mamy już wybrany transport, wiecie, na czym chcecie postawić swoją funkcjonalność. No i nasza funkcjonalność wysyłki SMS po wysłaniu kupionego produktu przez klienta w sklepie internetowym hula sobie już od miesięcy na produkcji. Jest majowy weekend, grill, pierwsze piwko weszło i wiadomość od Slacku, najczęściej od waszego CTO, no że nie działa, nie? API providera rzuca 500, nie wysyłają się wiadomości. No i kto z nas nie miał kiedyś podobnych historii, podobnych problemów i jak sobie z tym radzić? I do tego potrzebny jest plan B. Pierwszym naszym sojusznikiem będzie Retry Strategy.
prostą definicją YAML-a możemy sprawić, aby nasz message procesował się ponownie, jeśli na którymś etapie po prostu w handlerze zostanie rzucony exception. Jesteśmy w stanie zdefiniować ilość powtórzeń, opóźnienie pomiędzy nimi i mnożnik tego opóźnienia. Przykładowo, mając max retries na 3, delay na 1000, multiplier na 2, wiadomość ponownie przeprocesuje się po jednej sekundzie, następnie po dwóch i finalnie po czterech. No, jest to super rozwiązanie, ale API providera już nie odpowiada na przykład od 30 minut. I co teraz? Bo cały nasz retry strategy tak naprawdę szlak trafił. Teraz z pomocą przychodzi transport failed. Jest to kolejka, na którą trafiają wszystkie nasze message, które nie zdołały się poprawnie przeprocesować i będą tam czekać, aż podejmiemy jakąś akcję. Messenger do tego udostępnia nam fajne komendy, fajny zestaw komend CLI, które bardzo usprawniają naszą pracę. Możemy podglądać, ponawiać i usuwać te wiadomości. Po godzinie API zaczęło działać, no i nie wysłało się na przykład 1000 SMS-ów. Tak naprawdę wystarczy bin console, messenger failed retry, podajemy sobie zakres ID-ków sfailowanych wiadomości i tak naprawdę możemy otwierać drugie piwo. Do tego dużą zaletą tego rozwiązania jest też powtarzalność we wszystkich projektach, gdzie używacie Messengera. Tak naprawdę prosta instrukcja w Confluence i jakiś kumpel z waszego teamu, który jest aktualnie przy kompie, albo wasz kolega z supportu, lub nawet jakiś nawet bardziej ogarnięty frontendowiec, może wam pomóc w krytycznych sytuacjach. Jak wiemy jednak, no nie wszystko jest idealne, tak? Język PHP z założenia nie został stworzony do tego, aby być uruchamiany w długich procesach, a w naszym przypadku nawet nieskończonych, jakimi niewątpliwie są workery konsumujące kolejkę. Opowiem wam o paru przypadkach, które nas na początku zaskoczyły i jak możecie sobie z nimi poradzić. Pierwszą z nich jest MySQL has gone away i to jest pułapka MySQL has gone away. Wyobraźmy sobie sytuację, w której nasz handler jako dependencji dostaje jakieś doktrynowe repozytorium. Handler przyjmuje events ID klienta i wysyła e-mail po poprawnej rejestracji. Handler, aby uzyskać dostęp do adresu e-mail, no, odpytuje poprzez repozytorium bazę danych, dostaje adres e-mail, wysyła maila. Robimy rano deploy i wszystko sobie hula idealnie cały dzień. Jednak przychodzimy drugiego dnia, odpalamy kompa i patrzymy, że cała nasza kolejka failed jest zawalona, MySQL has gone away. I co tak naprawdę się wtedy dzieje? Co się stało? Okazuje się, że na naszej stronie rejestracje są na przykład co minutę, co parę sekund i podczas całego dnia handler cyklicznie odpytuje sobie naszą bazę danych. Co za tym idzie, ponawia połączenie, pinguje to połączenie, więc połączenie się stale utrzymuje. No ale w nocy nie ma tych rejestracji albo one są na tyle sporadyczne, że po prostu połączenie się urywa. Więc kiedy pierwszy klient o 6 rano robi rejestrację, nasz handler dostaje MySQL has gone away i zamiast ładnego maila w inboxie widzi pustkę. Jak sobie z tym poradzić? Jakiś czas temu trzeba było tak naprawdę ręcznie tego pilnować i odświeżać połączenie, pingować, rekonektować połączenie doktryna przed każdym konsumowaniem wiadomości. Jednak od jakiegoś czasu został wprowadzony koncept middleware'ów, a w nim został przedstawiony middleware doctrine ping connection, który tak naprawdę wykonuje tą robotę za nas. Czyli przed każdym konsumowaniem wiadomości pinguje bazę, jeśli połączenie jest zamknięte, rekonektuje się. Kolejną pułapką jest RAM w Cosmos. Podczas jednego z deployu okazało się, że na naszym podzie kabernetesowym zużycie RAMu na podzie powoli, lecz stopniowo cały czas wzrasta, aż osiąga limit i pod się resetuje. No to jak odpowiedzialny deweloper postanowiłem sięgnąć po Drupal-driven debugging i po każdej linijce handlera sprawdzałem funkcją memory get usage poziom zużycia RAMu. Pierwszym podejrzanym był oczywiście Doctrine, lecz to nie on okazał się zabójcą podów, był to Monolog. A w zasadzie jego niepoprawna konfiguracja, która powodowała wzrost RAMu przy każdym wywołaniu jakiejś metody. I tutaj ustawienie typu handlera jako finger crossed rozwiązało ten problem. Jednak czasem okazuje się, że no mamy jakąś na przykład bibliotekę third party, gdzie tam w naszym handlerze, gdzie musimy z niej korzystać i ona ma z jakiegoś powodu memory leaka. No i jak opanować tą sytuację? Wydaje się wtedy, że jedynym tak naprawdę rozwiązaniem jest pull request do tego repozytorium i codzienna modlitwa o szybkiego merge'a. Jednak
jest na to rozwiązanie w takich przypadkach, a tak naprawdę nawet zaleca się zawsze dodawać do wywołania naszych workerów jeden z trzech parametrów. Każdy po spełnieniu jakiegoś warunku po prostu wyłącza naszego konsumera, co naturalnie powoduje to, że ten potencjalny memory leak jest dla nas niegroźny. I jest to limit, który po prostu po określonym skonsumowaniu liczby wiadomości ubija, poda memory limit, no to tutaj chyba nie trzeba mówić, oraz time limit, gdzie po konkretnym czasie nasz worker jest ubijany. Ostatnią pułapką jest pułapka, co jest grane. Tutaj pewnie wielu nie zaskoczę, ale w sytuacjach szczególnie stresowych warto pamiętać, że po każdym deployu no, musicie zresetować te nasze workery, ponieważ mimo zmian codebase'u no, one są załadowane do pamięci i czasem nam się też zdarzało, że ktoś zrobił deploy, czegoś nie zresetował i zachodził, mieszał się i nie wiedział, co się dzieje. Oczywiście najlepiej dodać sobie ten proces do CI/CD i zapomnieć go raz na zawsze. Pierwszym use case'em, który często stosujemy w naszych rozwiązaniach jest, kiedy korzystamy z Messengera, jest podczas integracji z jakimś zewnętrznym API. I tak naprawdę nigdy nie mamy pewności co do stanu tego API. Do tego dochodzą problemy sieciowe lub globalne incydenty, na przykład w Cloudflare, gdzie nie działa 1/3 internetu na kontynencie. I stwierdziliśmy, że tak naprawdę prostą implementacją Messengera jesteśmy w stanie ograniczyć szkody spowodowane takimi sytuacjami. W tym miejscu będzie krótka historia z produkcji i podczas jednych z naszych początków z Kubernetesem wybraliśmy klaster, który z jakiegoś powodu był znacznie tańszy od innych. No i dowiedzieliśmy się, dlaczego tak jest, podczas meczu Polaków na Euro 2021, kiedy cały klaster wyparował. Okazało się, że jeśli Google ma braki zasobów na danym regionie, to może sobie taki typ klastra po prostu ubić, aby zwolnić sobie zasoby dla tych, którzy płacą więcej. Niestety trzymaliśmy tam dosyć znaczące API do prywatnej wiadomości, z którego korzystało wiele serwisów. No i mamy problem, nie? No i już po odratowaniu środowiska został jeszcze jeden problem. Jak dostarczyć teraz te zaległe wiadomości, które wiecie, mamy 6 różnych serwisów, wszystkie tam strzelają. No i tutaj kolejka failed, wszędzie mieliśmy, przynajmniej w większości przypadków mieliśmy tam zaimplementowanego Messengera. Szybko mogliśmy sobie poradzić w 10 minut z odratowaniem tej całej sytuacji. Nad Messengerem możemy również zastanowić się w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia z dużą ilością eventów, które będą dostawały spore piki. Wspomniałem już wcześniej o naszym API do prywatnych wiadomości i początkowo nasza architektura była dosyć prosta, więc mieliśmy kolejkę, 3 konsumery, wszystko sobie działało jak należy, przepustowość była dla nas zadowalająca. No i przykładowo, to jest liczba taka przykładowa, 1000 prywatnych wiadomości na minutę. No ale podczas przerwy finału Ligi Mistrzów CRM wpada na genialny pomysł, nie? Oni chcą wysłać 100 tysięcy wiadomości, żeby jeszcze zboostować ten mecz, żeby jeszcze ludzie stawiali kupony. No i prosta matematyka, 100 tysięcy wiadomości przez liczbę przepustowości, no to ostatni wiadomość do klienta zostanie dosłana za 100 minut, czyli tak naprawdę po zakończeniu meczu. I w takich przypadkach skalowanie, a przede wszystkim automatyzacja skalowania przynosi nam najwięcej korzyści i na przykład obserwując metryki takie jak ilość wiadomości na kolejce rabbitowej, możemy sobie dynamicznie dokładać lub odejmować nasze konsumery. Jak to dokładnie robimy technicznie, to pokażę wam w późniejszym etapie, kiedy będę mówił o wdrażaniu na produkcję. Nasze wdrożenie na produkcję opiera się tak naprawdę na 3 filarach. Jest to GitLab CI/CD, Kubernetes oraz SCADA jako system autoskalowania. Opowiem wam bardziej o podejściu abstrakcyjnym, ponieważ na pewno wśród nas są osoby, które nie korzystają z GitLab CI, korzystają z różnych technologii, więc po prostu YAMLowe konfiguracje GitLaba byłyby bezsensowne. Pierwszym krokiem jest zbudowanie dockerowego obrazu aplikacji. Następnie wywołany jest lint, na tym obrazie jest lint oraz wywołane są testy. Jeśli wszystko jest ok, robimy registry push, czyli pushujemy nasz obraz do image registry, który mamy w Google Cloud Platform.
Następnie, jeśli pipeline został striggerowany przez merge'a do mastera, jest wywoływany job deploy config staging i deploy app staging. Pierwszy z nich wysyła nasze sekrety do klastera jako secret mapa, a natomiast w deploy app korzystamy z narzędzia do zarządzania klastrem, jakim jest kubectl, gdzie zostaje zaktualizowana nasza wersja aplikacji. Natomiast jeśli triggerem było wydanie taga, to deploy configu oraz aplikacji działa w identyczny sposób, z tym, że komunikacja po prostu następuje z klastrem produkcyjnym. Kubernetes w naszym rozwiązaniu daje nam tak naprawdę wiele zalet. Przede wszystkim monitoruje, a jeśli jest taka potrzeba, to resetuje nasze workery. Dodatkowo dostajemy dostęp do... Dodatkowo dostajemy dostęp do monitorowania zasobów, gdzie w naprawdę łatwy sposób poprzez konsolę możemy sobie requestować zasoby, limitować, dodawać alertowanie i tak naprawdę monitorować nasze rozwiązanie, naszą funkcjonalność. Również bajecznie prosto wygląda proces skalowania. Wystarczy tylko w UI-u zmienić liczbę replik i nasze rozwiązanie jest gotowe. No tylko, że nie po to tutaj wszystko automatyzujemy, żeby następnie musieć się budzić o drugiej w nocy, wchodzić na klastra i ręcznie przestawiać te liczby replik. Dlatego używamy KEDy jako autoskalera. KEDA służy nam do autoskalowania workerów. Po instalacji jej na klastrze możemy obserwować kolejkę Rabbita. Robi się to bardzo prosto, dodaje się po prostu YAMLa, który tworzy instancję tego autoskalera i możemy tu sobie zdefiniować wartość value, która na przykład jeśli jest ustawiona na 100, będzie działała w taki sposób, że jeśli mamy 100 wiadomości, to dołoży nam się drugi worker, jeśli mamy 200 kolejny, jeśli 300 kolejny, oczywiście możemy to zrobić to samo z Redisem, z bazą, z Kafką, tak naprawdę tych możliwości autoskalowania w KEDzie jest dosyć sporo. No i oczywiście tutaj też jest taka zaleta, wszyscy wiemy, że jakby liczą się zasoby, liczą się pieniądze, a często 32 repliki po prostu biorą bardzo dużo zasobów i pieniędzy, co za tym idzie. W tym przypadku, kiedy liczba wiadomości spadnie, to workery zostaną tak naprawdę automatycznie usunięte, a nasze zasoby zostaną zwolnione, co pozwoli na optymalizację naszych kosztów. To w zasadzie wszystko, trochę szybko mi to dzisiaj poszło, więc jeśli macie jakieś pytania, to serdecznie zapraszam i dziękuję. Uff, o nie, niestety, ktoś się zgłasza. Raz, raz. Potrzebujesz mikrofonu? Raz, dwa. Dobra. Mówiłeś właśnie o Rabbicie i że był też problem, jak macie jakieś zdarzenia w przyszłości, co byście chcieli później sobie wysłać. Tak. I delay stamps, tak? Ale nie powiedziałeś, jak sobie z tym poradzić. Co byś sugerował? No wiesz co, problem jest taki, że ciężko sobie z tym poradzić, bo to jest sama już implementacja Messengera, nie? No i jeśli masz taką sytuację, no to albo musisz zwiększać po prostu RAM i być na to gotowy, że będą takie przypadki, no bo tego się jakby nie da obejść, nie robiąc jakiegoś haksorzenia, nie? Robiąc to oficjalną metodą, taką, która jest w dokumentacji, no po prostu tak to działa, nie? W przypadku akurat Rabbita możesz też oczywiście zrobić coś takiego, że na przykład mieć dwa transporty, nie? I możesz sobie zrobić transport na przykład Redisowy albo nawet doktrynowy i tam sobie wysyłać te eventy, które będą musiały być opóźnione, nie? I wtedy odciążysz sobie tę instancję tego Rabbita, a inny transport zajmie się już tylko obsługą tych delayed message, nie? No właśnie też tak myślałem, że byłoby dobrze na przykład mieć przykładowo bazę danych i ona by dopiero później wrzucała to do tej prawidłowej kolejki. No tak, czy jakby to głupie? To będzie tak samo działało w przypadku na przykład jak sobie użyjesz do tych delay message doktryna, no to on po prostu tam ma taką kolumnę w tabeli, kiedy jest chyba to się nazywa available at,
i on zostanie po prostu ustawiona na ten czas, kiedy opóźniasz to, nie? I wtedy sobie jakby tam ten handler odpytuje i jeśli już ma, ta, może konsumować tą message'a, to on go sobie po prostu z tej tabelki pociągnie, nie? Więc tego też nie musisz robić, to jest już jakby za abstrakcją funkcjonalność, nie? No okej, dzięki. Dzięki. Tak? A takie pytanie, jak mamy konsumery odpalone i robimy w nich jakieś zmiany, musimy je zresetować. Da się to zrobić tak w miarę bezpiecznie, no bo jeżeli on coś konsumuje, no to może być tak, że w połowie go ubijemy i stracimy to, co się wykonywało. Tak, właśnie my do tego korzystamy z Kubernetesa, bo on to też robi niejako pod spodem, czyli bezpiecznie sobie ubija tego konsumera, wdraża drugiego, i w pewnym momencie tylko przepina jakby wersję aplikacji, nie? Czyli wchodzi ci nowa wersja aplikacji, pojawiają ci się dwa pody, ten jeden jest jakby budowany, drugi cały czas żyje i w pewnym momencie ten jeden jest terminating, a drugi się przepina na jakby na produkcyjnie. Okej, dzięki. Tak? A jeszcze mam takie jedno pytanie, bo do kolejki wrzucamy jakiś message, czyli w sumie jakiś obiekt, jakieś dane. A co jeżeli potrzebujemy, żeby te dane zmienić w trakcie życia aplikacji, w sensie te dane, które wrzucamy do kolejki, nie wiem, wzbogacamy jakiś dodatkowy parametr, który potem konsumer wykorzystuje? No w sensie takim, że jak już jest wiadomość na kolejce, tak? Tak, tak, że musimy skonsumować jeszcze te wiadomości, które są po staremu wrzucone, a już chcemy wrzucać nowe w innym formacie. Musimy zrobić osobną kolejkę na to? Czy no, jeśli chodzi o zmiany wiadomości, która już jest na kolejce, no to... Technicznie nie słyszałem o takim w ogóle zapotrzebowaniu. Nie, chodziło mi o przejście, że aktualizacja, bo wpada nam nowy konsument. Aha, okej, żeby to w miarę gładko przeszło. My w takich sytuacjach robimy to w taki sposób, że podczas na przykład deployu wyłączamy sobie te konsumery na jakiś czas, w sensie na kilka sekund, no i wtedy spadają nam wszystkie wiadomości, nie, z kolejki. W tym momencie robimy release, no i odpalają się już nowe, jakby, te eventy nowe są publikowane, a stary już nie ma w kolejce, nie? No bo wtedy będziesz miał jakby taką niezgodność, że ten na przykład handler, który obsługuje jakiś parametr, nie, z tego obiektu tego eventu, no to nie będzie miał tych propertiesów, więc będziesz miał błędy, nie? Ewentualnie tak. Możesz zrobić tak, jak mówisz, zrobić na to jakąś osobną kolejkę i wtedy po prostu przepiąć tego handlera, żeby on korzystał sobie z innego transportu, nie? Ale ja bym tutaj jednak, jeśli to nie są jakieś kluczowe, na przykład, nie wiem, finansowe rzeczy, raczej bym poczekał, aż spadną te wiadomości z kolejki, później sobie zatrzymał tego workera, zrobił release i odpalił workera na nowo i one już wtedy będą sobie korzystały z nowego typu danych w tym obiekcie, nie? Okej, dzięki. Cześć, dzięki za bardzo fajną prezentację. I się zastanawiam, czy monitorujecie w jakiś sposób, ile message jest na kolejce oraz ile konsumerów obsługuje daną kolejkę, poza tym autoskalerem oczywiście. Tak, tak. Wiesz co, robimy to dwojako. Dla deweloperów właśnie najczęściej out of the box mamy tego Rabbit Management Plugin, gdzie tam to wszystko widać, nie? Masz tam liczbę, masz tam fajnego czarta real-time'owego, liczbę ile masz kolejek i jakby, no, liczbę kolejek i ile publikujesz, ile konsumujesz na sekundę, więc to jest już dosyć wystarczające, a dodatkowo też korzystamy sobie, że po prostu w przestrzeni naszej mamy, każdy team tam sobie ma jakiś telewizor, i często dodajemy na przykład sobie do Grafany, nie? I wtedy ktoś wchodzi, na przykład mieliśmy tego ostatnio, ktoś wchodzi rano o 7 i patrzy, a tam się wszystko świeci na czerwono, bo jest, nie wiem, milion zaległych wiadomości, bo coś nie działa, nie? I wtedy też w taki sposób sobie to monitorujemy, no i dodatkowo też taki nasz dział NOC ma po prostu alerty na te jakby wydarzenia, nie? Że gdzieś tam jak masz laga, to oni też dostają jakieś powiadomienia i wtedy gdzieś nas też tam pingają, jak na przykład ktoś by to przeoczył, nie? W taki sposób to u nas rozwiązujemy. Super, dzięki. Dzięki. To jeśli nie ma pytań, to ja wam serdecznie dziękuję za obecność i miłej konferencji. Dziękuję.